Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z browaru Kapse Brewers z Holandii. Właśnie trwa mecz Holandia-Kostaryka. Pierwsza połowa, powiem szczerze, rozczarowanie. Co prawda coś tam cisną, ale, no, ale słabo. Mam nadzieję, że może to piwo im pomoże. To jest Imperial Red Ale. Co to jest w ogóle Kapse Brewers? Czy Brewers? To jest nowy browar, który zaczynał jako browar kontraktowy, ważący w Demolenie. Natomiast obecnie oni już mają swój browar, zresztą instalację kupioną z Demolena, pierwszą ich ważelnię. Jak mawiali mi chłopaki z browarów rzemieślniczych, którzy są importerem tego piwa, browarrzemieślnicze.pl. Tam też ewentualnie możecie szukać na stronie, oni mają sklep swój internetowy. Meno z Demolena płakał, jak sprzedawał tą ważelnię. Więc to chyba piwo jest jeszcze uważone, jak sądzę, w Demolenie, aczkolwiek nie wiem. Piwo się nazywa Japie. Tak sądzę, że tak się to wymawia, bo z tego co kojarzę, Japsztam. Taki był piłkarz? Czy to trener był? Kto to był? Ktoś był. To tak wymawiali, więc zakładam, że to nie jest Japie czy Japie, tylko Japie. To jest na cześć muzyka Japa. Kurde, zapomniałem nazwiska. Jap Klasthof czy Vlasthof. Jakoś tak. Gość był, no, muzykiem, nie muzykiem, natomiast on jest dla gości z Rotterdamu, bo oni są z Rotterdamu, to Kapse Brewers. Ważny dlatego, że napisał piosenkę Hand in Hand Kameraden, która była śpiewana przez wielu kibiców, ale ostała się i została tak jakby zaanektowana przez kibiców Feyenoordu Rotterdam. Więc to jest jakby hymn Feyenoordu Rotterdam. I dlatego na tą cześć u gościa nazwano Vlasthof, Klasthof, jakoś tak. Ingredients: woda, słód Wiena, Munich, Pils i karamel. Chmiele: Chinook, Columbus, Citra, Amarillo and Cascade. Sounds good. Top fermenting yeast, czyli drożdże górnej fermentacji. To jest Imperial Red Ale. Co rzadkie, podają ekstrakt 23,3 stopnie Plato, EBC 39, 66 EBU, czyli IBU. Trochę mało, jak na 23 stopnie Plato, to powinno być coś bliżej setki. No ale zobaczymy. Imperial Red Ale. Teoretycznie to mogłoby być coś podobnego do Call Me Simon, ale sądzę, że jednak będzie inne, ale zobaczymy. 10% alkoholu. 10% alkoholu z 23 stopni ekstraktu. Nie ma gashingu. Kapsel Golas. Nie pokazałem wam kapsel, etykietę? Taka. O, taka. No, jest chmiel. Jest chmielu sporo i jest też karmel. Nie przepadam za karmelem, no ale tego się należy spodziewać w Imperial Red Ale. Wyraźne zmętnienie. Nie poruszyłem za bardzo osadu, no ale jest, no, wyraźnie zmętnione. Bardzo wyraźnie, to takie trochę jak woda z kałuży. Tak. A osadu też trochę tam było. Amerykańskie chmiele zdecydowanie. Karmel wpadający nawet w toffee. Wiecie, jaka jest różnica. Karmel jest twardy, a toffee jest miękkie, ciągnące się, tak jak w Marsie, czy tam w Snickersie. A karmel jak w karmelkach, twardych cukierkach. Bardzo owocowe. Bardzo chmielowe. Rzeczywiście goryczki, chociaż to drugi łyk dopiero.
Goryczki nieco brakuje. Jest nieco alkoholowa, co trudno, co nie dziwi przy 10%. Jest takie misiowate, gęste. Jest słodkie. Tutaj jest podobieństwo do Call Me Simon. Różnica jest jaka? Różnica jest taka, że Call Me Simon wpadało już w nuty brązowe, takie czekoladowe, ciasto czekoladowe, ciasto brązowe, jakieś takie. Natomiast tutaj to są raczej nuty słodkich owoców, trochę marmolada jakaś taka. Śliwkowa to chyba nie, no ale marmolada, słodka marmolada jakaś z owoców, powiedzmy z mango. To zdecydowanie nie jest piwo do żłopania. Ono jest od razu, mówi, konsystencją, słodkością i tym alkoholem rozgrzewającym, mówi, to jest piwo do degustowania, do sączenia po małym łyczku. To zdecydowanie jest Imperial Red, bo w przypadku Call Me Simon to już miałem wątpliwość, czy to nie jest Imperial Brown Ale. Czy India Pale Ale, Imperial Brown Ale albo Imperial Pale, Imperial Red Ale. Bardzo wyraźne nuty owoców właśnie typu mango, owoce tropikalne, marakuja, takie przejrzałe wręcz, takie już lekko, może nie sfermentowane, ale wiecie, takie bardzo, bardzo dojrzałe. Nie ma tu rzeźkości. To jest taki ciężki, słodki aromat i smak. Ta goryczka jest tutaj, która kontruje trochę, ale ona też jest alkoholowa. Niezłe piwo, muszę powiedzieć. No to miejmy nadzieję, że oranże rzucą się do ataku i pokonają Kostarykę. Jakkolwiek Kostaryka jest jakby rewelacją turnieju i w ogóle wszystko fajnie i ten, no to jednak jestem za Holendrami. Z Holandią niestety jest tak, że gramy pięknie jak nigdy, przegrywamy jak zwykle. Może tak w tym roku nie będzie. Wasze zdrowie i za Holandię. Oczywiście wy to obejrzycie pewnie bliżej finału, no ale nieważne.